Zakończyliśmy prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich. W ramach prac docieplane zostały ściany zewnętrzne, wymieniona została częściowo stolarka okienna, kompleksowo zostały wymieniony system centralnego ogrzewania. Ponadto wymieniliśmy oświetlenie w poszczególnych salach lekcyjnych na ekologiczne LED-owe. Całkowity koszt realizacji to kwota 2 700 000, z czego ponad 1 000 000 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dziś spotkaliśmy się w Siemianowickim Urzędzie z uczniami, którzy w ramach konkursu Firma na Start będą składać własne biznesplany. Dzisiaj będą mieli niesamowitą okazję porozmawiać z coachem biznesu, który im pokaże, jak się autoprezentować, a następnie porozmawiać z 3 przedsiębiorcami, którzy prowadzą lata już swoje działalności gospodarcze i podpowiedzą im, co należy poprawić we własnym biznesplanie. Przed uczestnikami Gra Biznesowa nauczą się wystąpień publicznych, a to pomoże im mówić o swoim biznesie w sposób taki, że będą interesować innych, będą mogli ten biznes rozwijać, sprzedać, nauczą się czegoś, czego często w szkole się nie uczy. Znajdujemy się na terenie leśnym Barzantarni i to właśnie tutaj zapraszamy już 18 listopada na grę Leśne Trofeum. Będzie to drużynowa rywalizacja, gdzie nasze drużyny będą musiały odnaleźć punkty zlokalizowane w lesie, a na tych punktach wykonać różne zadania. Będą to zadania, które będą dotyczyły przyrody, ekologii, pierwszej pomocy, ale będą też elementy survivalu, także zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Zapraszamy w imieniu swoim, czyli Stowarzyszenia Sportowego Siemianowice i Przyjaciele Biegają oraz Lasów Państwowych. Żeby wziąć udział w grze, należy wysłać maila na adres mailowy siemianowicebiegają@gmail.com i napisać po prostu imiona członków swojej drużyny. Drużyna może liczyć od 3 do 5 osób. Mogą to być dzieciaki, mogą to być osoby dorosłe, także weźcie ze sobą rodzinę, przyjaciół, znajomych i pobawcie się po prostu razem z nami. Tak, może jeszcze w ramach zachęty dodam, że po grze zapraszamy wszystkich na staw rzęsa, gdzie przygotujemy ognisko, będziemy mieć kiełbaski, także będzie posiłek regeneracyjny. Będziemy się na pewno bardzo fajnie bawić tego dnia, także zapraszam serdecznie.